Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Za nami zdjęcie, jedno z wielu zdjęć przedstawiających to, co Niemcy zrobili w Polsce w latach 39-45. Jedno z wielu poruszających zdjęć zawartych w słynnym już w tym momencie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, raporcie dotyczącym polskich strat wojennych, no strat zadanych przez naszego zachodniego sąsiada, przez Niemców. I dziś pytamy trochę z przymrużeniem oka, albo jakby kto wolał, z przekąsem, czy nawet ironią, czy Unia pomoże nam uzyskać reparacje od Niemiec. Pytam o to naszych gości. Aleksandrę Jakubowską, witam cię, Olu, bardzo serdecznie. I Kubę Maciejewskiego, witam cię, Kubo. Witam. Drodzy Państwo, przepraszam, mam lekkie przeziębienie. Wybaczcie za ten kpiący ton w pytaniu, które zawarłem, bo może jest tak, że ja jestem uprzedzony, Olu, może Unia Europejska, którą kierują głównie Niemcy, a na czele komisji stoi Niemka, była zresztą minister obrony RFN, to teraz się rzucą na pomoc Polsce i będą próbowali wymóc od strony niemieckiej, żeby z nami chociaż zaczęła na ten temat rozmawiać. Rzeczywiście jest. Naiwniakiem jestem. Duży sarkazm, jeżeli nie ironia w tym pytaniu. Bo jeżeli czegokolwiek można się będzie spodziewać po Unii, a szczególnie w Parlamencie Europejskim, w którym przewodzą Niemcy we frakcji EPL-u pod dowództwem Webera, no to raczej można się spodziewać rezolucji, która będzie mówiła, że Polsce się te reparacje nie należą. Ja bym nawet spodziewał się potępiającej. Nie, no będą, że tam prawda, naziści ponoszą odpowiedzialność i tak dalej, ale żyją już kolejne pokolenia młodych Niemców, które nie mają z tym nic wspólnego i tak dalej. Więc ja bym tutaj na Unię Europejską za bardzo nie liczyła i w ogóle bym się obawiała zwracać do Komisji Europejskiej o jakiekolwiek działanie w tej sprawie, bo to tylko może wywrzeć odwrotny skutek i nic to nie da. Niemcy rządzą Unią, w związku z tym Unia nie będzie pomagała, bo wiemy, jaki jest stosunek elit niemieckich do tego raportu. Nie ma jeszcze nawet noty dyplomatycznej, która by żądała ustosunkowania się Niemiec do tego problemu, a Niemcy już mówią, że nie. To ja zacytuję, proszę, wybacz, że przeszkodzę. Mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym, powiedział kanclerz Niemiec w wywiadzie, który się dzisiaj zresztą ukazał, ale fragmenty były już wczoraj. I on nawiązał, jeśli pozwolisz jeszcze sekundę, do słynnego porozumienia 2+4 z 90 roku, chyba zapominając, że Polska wybłagała, by uczestniczyła jeden niecały dzień i nikt tak nie jest. Mówił wtedy o reparacjach. No, takie dziwne to jest nawiązanie. No więc to trzeba przypomnieć. To jest taka konferencja 2+4, to znaczy dwa państwa niemieckie, NRD i RFN, plus państwa, które zarządzały strefami okupacyjnymi po II wojnie światowej. Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i ZSRR. I to jest 2+4. I ja nie wiem, no chyba kanclerz Scholz albo cynicznie udaje, że nie wie, albo po prostu nie zna treści tego traktatu, ponieważ tam nie ma słowa o reparacjach. Tam jest tylko zobowiązanie strony polskiej i niemieckiej do zawarcia traktatu granicznego z warunkiem, że ma być to ustalone na tej granicy, na Odrze Innysie Łużyckiej, i zapisane ma być, że nigdy już więcej Niemcy nie będą rościły żadnych pretensji terytorialnych. Więc dzisiaj, jak ja słyszę, jak polscy politycy, bo że niemieccy to mówią, to pal 6, ale jak słyszę, jak polscy politycy mówią, że nie róbmy tutaj wrzawy wokół tych reparacji, bo nam zabiorą ziemię odzyskane, bo przecież my je dostaliśmy jako rekompensatę za kredyty wschodnie, to się po prostu nóż w kieszeni otwiera. No dokładnie. Kubo, ty jesteś człowiekiem, który żywo interesuje się historią, lubisz o niej mówić, lubisz do niej nawiązywać. Wiem, że raport również na tobie zrobił ogromne wrażenie. Natomiast, no właśnie, możemy liczyć na jakąś refleksję państwa niemieckiego, nie mówię już o Olafie Scholzu, ale w ogóle, czy może się tam zdarzyć jakiś cud, który mógłby sprawić, że Niemcy do sprawy raportu podejdą nieco inaczej niż obecny kanclerz? To jest zresztą symboliczne, że program o raporcie o stratach wojennych, jakie nam Niemcy zadały, prowadzi redaktor, który jest wnukiem
zaangażowanych w państwo podziemne mieszkańców Nowosądecczyzny, Wojtek Biedroń. Ale to pokazuje jakby, że gdzie nie zapytasz Polaka, to gdzieś pochodzi z rodziny, która ucierpiała albo która stawiała opór Niemcom. Setki tysięcy takich rodzin jest w całej Polsce, tak. Mhm. I jakby rozmawiamy tutaj też o naszych sprawach, o naszych prywatnych sprawach, o tym, co w dzieciństwie słuchaliśmy od dziadków albo nie słuchaliśmy, bo im to przez gardło nie przechodziło. I faktycznie tak się akurat składa, że ja byłem na pierwszym spotkaniu w 2016 roku, kiedy konstytuowała się ta grupa posła Arkadiusza Mularczyka, grupa przedstawicieli różnych instytucji państwowych. I powiem szczerze, że to był dopiero drugi rok rządów Zjednoczonej Prawicy. Ja miałem tutaj takie przekonanie, że powstanie tego raportu nie ma racji bytu. To znaczy te instytucje wyłaziły z marazmu, a przedsięwzięcie zaniedbane przez ćwierć wieku III RP, czyli obliczenie tych strat, wydawało się niemożliwe. Pamiętajmy, że część ziem, na których Niemcy również siali spustoszenie, dziś są poza granicami naszego kraju. Nie da się sprawdzić wiosek na Białorusi. I nie zostały one wpisane w raport, to prawda. Oraz ziemie zajęte przez Związek Radziecki również nie są w tym zapisane, dokładnie. No właśnie. Kłopoty metodologiczne, zafałszowania dokumentów, zafałszowywania PRL-u, który wszystko też, co Sowieci złego zrobili, zapisywał na konto niemieckie. Więc jakby kiedy ja tam siedziałem 6 lat temu, to mówię, no kolejne takie trąbtadracka zapowiedź, z której nic nie wyniknie. I dzisiaj bezczelnością jest mówienie ze strony wielu komentatorów, że to PiS zrobił teraz pod wybory i to jest zasadniczy cel. 6 lat pracy od 2016 roku pod wybory parlamentarne z 2023 roku. No nawet jak ktoś tak wielbi Jarosława Kaczyńskiego, to chyba nie przewidzi, że Jarosław Kaczyński 5 wyborów naprzód przewidział i wymyślił, że wtedy opublikuje raport. Nie, to jest praca wielu specjalistów z profesorem Konradem Wnękiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego na czele, ale z wieloma instytucjami państwowymi zaangażowanymi w to. I to jest projekt, który też powstał dzięki wysiłkowi kilku pokoleń Polaków, którzy pielęgnowali pamięć o tych zniszczeniach. Więc jakby doniosłość tego raportu, no można naprawdę pozazdrościć posłowi Mularczykowi, że za 100 lat będzie można śmiało mówić raport Mularczyka, bo to się utrwali. To jest wielkie dzieło i już powstanie tego raportu, już samo powstanie tej wielkiej, kompletnej pracy jest wielką wartością dodaną dla państwa polskiego, wartością, którą wielu mogło nie wierzyć, gdy to się zawiązywało i zaczynano pracę nad tym. 6 lat, niezwykle szybko, niezwykle rzetelnie. Brawo. Rzeczywiście teraz już mogę powiedzieć, na kilka dni przed ukazaniem się tego raportu przemierzałem ulicę Warszawy przez Rondo de Gaulle, trzymając ten raport w plecaku i przygotowując go przez kilka dni do publikacji, oczywiście już po oficjalnym opublikowaniu, i też się uśmiechnąłem, że wnuk Oświęcimiacha i więźnia Dachau idzie przez wolną, odbudowaną Warszawę z tym raportem. To też trzeba pamiętać, że przy wszystkich zbrodniach komunistycznego reżimu oni też tą stolicę odbudowywali. Olu, ale o co innego chciałbym spytać, już nie o historię, choć po części również. To mały wtręt, bo jak już to mówicie o tych korzeniach, to ja jestem wnuczką repatriantki ze Szmiany, więc też korzenia, prawda? Ze strony męża jego ostry zginął w Oświęcimiu, więc w każdej rodzinie każdej jakieś takich wspomnienia naszych są. Rodzin jest oczywiście, są tysiące, dziesiątki tysięcy nawet. To jest straszliwe brzemię, no ale też obowiązek chyba nas wszystkich, żeby o tym mówić. Tak jak słusznie ujął to Kuba. Dobrze, ale wracamy do Unii na moment, bo czy to nie jest tak, że Unia mogłaby być naturalnym, niech będzie rozjemcą, no, naturalną instytucją, która powinna pośredniczyć chociażby w takich rozmowach, gdzie to się, ten temat powinien się między Polakami a Niemcami, również na tym unijnym poziomie, no przecież chodzi o integrację, przepraszam, zacieśnianie integracji, nasze ulubione stwierdzenie, o to, żeby sobie pewne sprawy wyjaśniać, po to rzekomo również Unia Europejska powstała. No ale przecież już mamy narrację, że przez publikację tego raportu Polska zmierza do rozwalenia tej solidarności unijnej, do rozwalenia w ogóle wspólnoty, że to jest działanie niegodne. Ja uważam,
bo Kuba mówił o tych różnych przypuszczeniach, dlaczego ten raport akurat się teraz ukazał. Oczywiście on wymagał lat pracy, bo przecież to jest praca chyba 33 naukowców, którzy bardzo skrupulatnie to wszystko tam nie może przerwa być. Przerwa była w COVID-zie, ogromny problem był COVID-em, tak. To co najmniej. Ale z drugiej strony nie można sobie było wymarzyć lepszego momentu, dlatego że Niemcy są teraz w tej sytuacji osłabione. To nie jest już ta potęga za Angeli Merkel, która trząsła całą Europą i Unią Europejską. To już jest kraj, który często musi się tłumaczyć ze swoich niezrozumiałych dla innych państw europejskich decyzji związanych przede wszystkim z pomocą dla Ukrainy. I to jest teraz taki moment dobry moim zdaniem, żeby to. Natomiast kwestia tego, jak to ma być prowadzone. Ja myślę, że trzeba codziennie po prostu o tym raporcie przypominać. Powinna być wielka robota dyplomatyczna zrobiona. Nasze ambasady na całym świecie, nasze instytuty kultury, które są w wielu stolicach europejskich i nie tylko europejskich, to powinna być jeszcze wielka marketingowa praca, bo to jest kwestia tego, czy my te pieniądze uzyskamy i kiedy uzyskamy, jest drugorzędna. Oczywiście. Ale to jest kwestia obalenia tej całej polityki historycznej, którą Niemcy wtłaczały i swoim obywatelom, i Europejczykom, i światu od kilkudziesięciu lat. To, że tak bardzo mocno akcentował ten raport w mediach zagranicznych, naprawdę bardzo odległych Polsce. Nowa Zelandia czy Chiny przecież, to dla mnie to było szokujące, pozytywnie oczywiście, miło się rozczarowałem, to już jest pewien sukces. No teraz pytanie słuszne twoje, jak to przekuć w jeszcze większy sukces, na przede wszystkim jakiekolwiek ruchy. Z przekąsem dodam, że może pan minister Szymański już się zapoznał z tym raportem. Jest? No przy Unii Europejskiej ważny, taki ważny urzędnik. To było oczywiście wiem. Więc może również zacznie trochę pracować na to, by o tym raporcie było głośno. Kubo, ta sprawa raportu trochę się też nakłada na taką krytykę w ostatnich dniach, zwłaszcza Niemiec, rządu niemieckiego, jak się okazało, że prośby o wsparcie zbrojne dla Ukrainy zostały zupełnie pominięte przez rząd niemiecki. To są ustalenia niemieckich mediów ostatnie. Ja przepraszam, wiem, że to są dwie bardzo odległe sprawy. Ta druga wojna światowa i ta wojna, która toczy się na Ukrainie, i postawa Niemiec oczywiście też różna, ale jednak pewne związki widzę. Zdecydowanie, to znaczy Polska jest w ogóle w tej części Europy takim turbator chori. Ona mąci chór Niemiec i Rosji i wielkich mocarstw, które chcą tu poukładać swoje porządki. Tak jest tym razem, tak jest i z tym raportem, także w kontekście wojny Rosji z Ukrainą, inwazji rosyjskiej na Ukrainę. A jest to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli Polska mówi o gigantycznych reparacjach, jakie nam się należą ze strony Niemiec, to znaczy, że Ukraina też będzie miała prawo mówić o reparacjach ze strony Rosji, jeśli wygra, a tego jej życzymy. A więc nasze losy są sprzężone w ramach tej dawnej Rzeczpospolitej, tej wspólnoty kulturowo-politycznej. I druga jest sprawa taka, o której wspomniała Ola Jakubowska, mianowicie teraz jest najlepszy moment na publikację tego raportu, bo na chwilę świat zobaczył, jak bardzo Niemcy umoczone są we współczesny nazizm w Rosji. Zrodziły nazizm w latach 30. XX wieku, wspierają po cichu nazizm XXI wieku 90 lat później. Więc z tego widać, że Niemcy mają poważny problem do rozliczenia nie tylko te biliony euro zawarte w raporcie. Więc to jest sprawa bardzo współczesna i to trzeba podnosić. Ale chcę powiedzieć jeszcze coś. Z kręgów rządowych usłyszałem taką fajną opinię, że sama ta kwota jest bardzo taka clickbaitowa. Sama ta kwota, te wyliczenia, skala tych zniszczeń... Ponad 6 bilionów złotych, tak. Wyznaczona w tej liczbie sprawia, że ci Nowozelandczycy czy Indianie w Brazylii nad Amazonką, jeśli dotrze do nich gazeta, bo w gazetach brazylijskich też są informacje. Są informacje w brazylijskich, sprawdzałem, tak. To wszyscy będą sobie zadawali pytanie, Boże, co ci Niemcy zrobili Polsce, że Polska się domaga tak wielkiego odszkodowania? I kiedy uzyskają odpowiedź na to pytanie, co ci Niemcy zrobili Polsce, to naprawdę jest szansa dla odważnych polityków i dyplomatów, czyli no nie ministra Szymańskiego, o którym wspomnieliście, ale dla odważnych polityków i dyplomatów polskich, aby wykorzystać tę falę i powiedzieć, zobaczcie, my mamy prawo sprzeciwiać się Niemcom, bo wciąż mamy nieuregulowane rachunki. Rachunki złowieszcze jak nigdzie na świecie. Więc jest to potężne narzędzie soft power.
Tak, historia i polityka się przeplatają. Cnotliwi komentatorzy historyczni udają, że to jest coś niemoralnego, ale taka jest rzeczywistość. I ten raport pisany przez kilka lat, może być potężnym narzędziem. Ważne, żeby teraz dyplomacja stanęła na wysokości zadania. Oby tak się stało. Tutaj musimy kropkę postawić. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że ten raport, nie da się zmazać tego raportu, podobnie jak win niemieckich zmazać nie sposób. Aleksandra Jakubowska, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Kuba Maciejewski, dziękuję ci, Kubo, bardzo serdecznie za naszą rozmowę. Kończymy tę część. Oli, jeszcze raz bardzo nisko się kłaniamy i dziękujemy. Kuba z nami zostaje i po krótkiej przerwie wrócimy na Ukrainę. Do zobaczenia.